Witamy słuchających. Wyjątkowa sytuacja, tak sobie pomyślałem, panuje w naszym kraju. No i to chyba wymaga specjalnej formuły w naszej porannej rozmowie. Zaprosiłem dwóch polityków. Za kilka chwil wcześniej internetowej podyskutuję z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Dworczykiem, a wcześniej, właśnie teraz, z posłem Koalicji Obywatelskiej Dariuszem Jońskim. Witam serdecznie, panie pośle. Witam, panie redaktorze, i witam państwa. Też pan ocenia tę sytuację jako wyjątkową? No, nie mieliśmy Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie poseł obecnej kadencji, znaczy nie tej kadencji, ale poseł, który miał mandat wychodząc z Sejmu, był zatrzymany przez policję, ale nie mieliśmy sytuacji, gdzie posłowie skazani chowali się w Pałacu Prezydenckim. Takiej sytuacji faktycznie nie mieliśmy. No i policji w Pałacu Prezydenckim w takim charakterze też nie mieliśmy. Nie mieliśmy, ale wydaje się, że wymagamy od państwa polskiego, od państwa, żeby było skuteczne. I wczoraj tak się stało, bo myślę, że ten wczorajszy dzień był bardzo symboliczny, bo się skończyła bezkarność dla polityków. Twierdzi pan, że to taka cezura, a co czeka nas dalej? Co się po tej dacie stanie? Czy dojdzie do drugiego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, mimo że zapowiedzi coś innego tutaj mówiły? Tego nie wiem, dlatego że każdy, kto popełnia przestępstwo, zostaje skazany prawomocnym, musi odbyć karę. Każdy w Polsce. Oczywiście politycy PiS-u liczą na ułaskawienia prezydenta. On zrobił to bez prawomocnego wyroku. Tak jakby zaocznie mógł tak na dobrą sprawę ułaskawić wszystkich posłów PiS-u na wypadek, gdyby zostali skazani. No to jest takie rozumowanie. No ja sobie tego absolutnie nie wyobrażam. I myślę, ale może nie mówmy o przeszłości. Ja pana pytam o przyszłość właśnie. Czy dojdzie do takiego drugiego aktu łaski ze strony prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Trudno mi powiedzieć, bo wydawało mi się, że prezydent Andrzej Duda będzie troszeczkę się usamodzielni po 15 października. Wydaje mi się, że wykonuje decyzję z Nowogrodzkiej Jarosława Kaczyńskiego i każda decyzja jest gorsza od poprzedniej, więc dzisiaj mówi, że nie, ale co zrobi za parę dni? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Wiem, że jeśli ktoś złamie prawo, zostanie skazany prawomocnie, po prostu powinien odbyć karę. I tak na dobrą sprawę panowie siedzą, ale nie siedzą w Pałacu Prezydenckim, ale w zakładzie karnym. Tam jest ich miejsce, bo zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Znajdziemy miejsce jeszcze na inne tematy, inne wątki. Kontynuujemy w internecie rozmowę z posłem Koalicji Obywatelskiej Dariuszem Jońskim, a drugim gościem, przypomnę, specjalnego wydania rozmowy o 7:00 będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk. Bardzo serdecznie zapraszam, Bogdan Zalewski. Ja może, panie pośle, zacytuję panu słowa Jarosława Kaczyńskiego, jak on to widzi. I prosiłbym pana o komentarz. To niebywały skandal, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzą w więzieniu. Są pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku. Ludzie, którzy do tego doprowadzili, poniosą konsekwencje. Obawia się pan takich konsekwencji? Mówię o waszym obozie politycznym. Nie, dlatego że wygraliśmy po to, żeby właśnie obowiązywało Prawo i Sprawiedliwość. I mówi to prezes Kaczyński, ten cytat, który pan przedstawił, partii nomen omen, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. On szedł do władzy, mówiąc, że nie będzie świętych krów. No więc jeśli ma nie być świętych krów, to jeśli ktoś został skazany, a przypomnijmy, że jeden i drugi kreowali przestępstwo, aby uderzyć wicepremiera Lepera. Oni zostali skazani za to. Więc to nie jest jak lekkie przewinienie. Więc zostali skazani, muszą po prostu odbyć karę. To, co no pan mówi tak symbolicznie, że przywracacie Prawo i Sprawiedliwość, a jeśli do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę, mówię z nazwy, o politycznym ugrupowaniu, nie boicie się konsekwencji tych ruchów takich, które są bardzo dynamiczne i tutaj są wątpliwości, szereg panie redaktorze osób. PiS rządził przez ostatnie 8 lat i wiemy, jaką Polskę zbudował Kaczyński. Kaczyński zbudował taki wymiar sprawiedliwości, że żaden polityk PiS-u nie miał ani postawionych zarzutów, ani nie odpowiedział za żadną aferę. Więc mam nadzieję, że takiej Polski po prostu ludzie nie chcą. Że nie chcą bezkarności plus takiego programu dla polityki tej czy innej partii, bo to nie ma znaczenia, czy ma taką czy inną legitymację. Popełniłeś przestępstwo, musisz za to odpowiedzieć, żeby każdy inny urzędnik następny, czy minister, czy premier, po prostu nie popełniał przestępstwa. No tak, ale wróćmy do tej sytuacji nadzwyczajnej, czy sytuacji wyjątkowej w naszej historii najnowszej. No, nie mieliśmy takich obrazków, że policja wkracza w takim charakterze do Pałacu Prezydenckiego, że Służba Ochrony Państwa wpuszcza policję. Nie obawia się pan, że będą podnoszone na świecie na przykład takie argumenty, że tutaj jest łamane prawo w Polsce?
Obawiam się innej sytuacji, że na świecie pojawi się, że prezydent Polski przetrzymywał przestępców, którzy się chowali przed policją. Tego się obawiam, bo widzieliśmy, co się działo. No i będzie trwała, jak rozumiem, taka walka informacyjna, prawda? Bo z jednej strony tutaj mamy zapowiedź, że prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą. Tak zapowiedziała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Igniczak-Bartych. A wy będziecie prowadzili własną kampanię taką pokazującą inną stronę medalu? Jest wyrok, policja miała go wykonać. No jak wyobrażamy sobie, że jest wyrok? Sąd każe doprowadzić panów, a policja mówi, my nie możemy go wykonać, bo panowie się chowają. Co by ludzie pomyśleli o państwie polskim? Chodzi o skuteczność państwa polskiego, że jeśli jest wyrok, jest doprowadzenie, to musi być doprowadzenie, a nie, że panowie się chowają w Pałacu Prezydenckim. Swoją drogą ja uważam... No tak, ale jest jakiś powiedzmy mir tego pałacu. Ja dopytam o to pytanie, bo to jest, jak mówimy, sytuacja bez precedensu. Mamy taki mir wokół Pałacu Prezydenckiego. No prezydent też ma taką specjalną formułę, właśnie prawo łaski, prawo abolicji. No i z drugiej strony Pałac Prezydencki też jest no, pewnym specyficznym punktem w naszym kraju. I mamy do czynienia z takim wkroczeniem, takim bardzo no, pod nieobecność prezydenta. Pojawiają się jakieś spekulacje o autobusie, który zatrzymał prezydenta. No, cała ta sprawa, abstrahując od faktów, no, budzi ogromne emocje. Jak pan to ocenia? Ku czemu to zmierza? Po pierwsze, z pałacu pan prezydent zrobił miejsce dla przestępców. Po drugie, pałac nie jest prezydencki jakimś azylem dla tych, którzy unikają odbycia kary. Natomiast wielu ekspertów wczoraj się jasno wypowiedziało, że policja miała prawo wejść i zatrzymać tych, których trzeba było doprowadzić do zakładu karnego. Więc... Tutaj musimy zatrzymać naszą rozmowę. Bardzo panu dziękujemy. Poseł Bardzo Koalicji dziękuję. Obywatelskiej Dariusz Joński był pierwszym gościem w RMF24. Za chwilę drugi gość specjalnego wydania rozmowy o siódmej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk. A my bardzo dziękujemy, panie pośle. Życzymy bardzo spokoju dziękuję. Przede wszystkim. Dzięki.